Wydawnictwo Insignis Media zaprasza do wysłuchania książki Garego Johna Bishop'a zatytułowanej Skończ z tym shitem, przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie. Przełożyła Olga Siara, czyta Jarosław Boberek. Dedykuję tę książkę bezradnym i bezsilnym, sfrustrowanym i pokonanym. Dziś możecie zacząć wszystko od nowa. Wasza przeszłość mnie nie interesuje i Was też nie powinna. Dziękuję mojej pięknej żonie i naszym inspirującym synom. Bez Was nigdy nie stałbym się mężczyzną, którym dziś jestem. Dzięki Waszej wielkoduszności i miłości tworzymy rodzinę, która stara się zmieniać świat na lepsze. Rozdział pierwszy. W czym rzecz? W życiu codziennym przez większość czasu działasz na autopilocie. Ktoś zadał mi kiedyś pytanie: Co jest istotą ludzkiej natury? <laughs> Ściema, odpowiedziałem. Zapanowała pełna napięcia cisza. Mój rozmówca wbił wzrok we własne buty, a później usiłował zamaskować konsternację, zarzucając mnie gradem chaotycznych pytań. No, widocznie oczekiwał jakiejś newage'owej, metafizycznej gadki o nieposkromionym duchu, esencji prastarych lasów albo cząsteczkach gwiezdnego pyłu skropionych elfim nektarem. No, tymczasem dla mnie odpowiedź była, i wciąż jest jednoznaczna. Z mojego doświadczenia z ludźmi. Tak ty i ja też zaliczamy się do tej grupy. Wynika, że pod warstwą optymizmu i nadziei czai się w nas coś zupełnie innego. Możemy to nazwać ściemą konwersacyjną. Wbrew naszym oczekiwaniom, wcale nie przynosi nam inspiracji ani pocieszenia. Głos, który w sobie słyszymy, nie jest zły ani niegodziwy, raczej Cyniczny, ograniczający i monotonny, i absolutnie nic nam nie daje. Właśnie w taki sposób utrudniamy sobie życie, a mówiąc dokładniej, uprawiamy autosabotaż. W tej krótkiej książce próbuję wywlec na światło dzienne twoje ściemy i rozprawić się z nimi, żebyś przestał sam sobie szkodzić. Więc jeśli jesteś zmęczony, przytłoczony życiem, przepracowany, spragniony miłości, znudzony, spłukany, niespokojny, nadmiernie samokrytyczny, wyobcowany z otoczenia, rozczarowany, przerażony, nieufny, bezlitosny, podejrzliwy, wściekły albo sfrustrowany, jeśli utknąłeś w martwym punkcie, brakuje ci pewności siebie i inspiracji, jeśli wszedłeś na złą drogę, zmierzasz w niewłaściwym kierunku, spadłeś na dno, ugrzązłeś w przeszłości, martwisz się o przyszłość albo po prostu nie wiesz, jak zerwać z rutyną, to dobrze trafiłeś. Napisałem tę książkę właśnie dla ciebie. Mówię serio. Przeczytaj te słowa, a później zrób z nich użytek. Dotrzemy razem. Do źródła Twoich ściem i zalejemy je betonem. W poprzedniej książce Unfuck Yourself, Napraw się, pisałem o nieustannym dialogu wewnętrznym, z którym zmaga się każdy z nas. Przez nasze głowy w każdej chwili przetacza się lawina opinii, sądów, uzasadnień, obaw i wymówek. Czasem z hukiem, kiedy indziej z ledwo słyszalnym szmerem, ale nigdy nie cichnie. Twój dialog wewnętrzny. Przypomina naradę w szatni piłkarzy przed meczem. To w twojej głowie powstają wszelkie życiowe strategie, tam rozpalają się i gasną twoje plany na siebie. Większość z nich nigdy nie ujrzy światła dziennego, zwłaszcza te najlepsze plany zwane marzeniami. Zabijasz je tam, gdzie się rodzą, w swojej głowie. Właściwie człowiek to niewiele więcej niż żywa rozmowa, wypowiedziane i niewypowiedziane słowa. Ucieleśniony dialog, worek kości, który potrafi mówić, więc mówi o wszystkim, a granice jego słów są granicą życia i, kropka. Krótko mówiąc, jesteś tym, o czym mówisz, a raczej jesteś ucieleśnieniem tego, o czym mówisz. Jeśli życie wydaje ci się przytłaczające, to naprawdę jest przytłaczające. Nieporozumienie polega na tym, że Twoim zdaniem życie wygląda w pewien sposób, a ty po prostu zdajesz relację z tego, co widzisz. W rzeczywistości jest na odwrót. Tak naprawdę swoim dialogiem wewnętrznym stwarzasz własne doświadczenie życia, a następnie zachowujesz się w sposób odpowiadający tej kreacji i robisz to bez przerwy. Nigdy, serio nigdy, nie reagujesz na samo życie. Reagujesz na swoją opinię o życiu, dlatego każdy z nas doświadcza go zupełnie inaczej. Życie po prostu istnieje. To od ciebie zależy, jak je nazwiesz. Pamiętaj tylko, że musisz żyć ze swoim wyborem, i tak właśnie się dzieje. I nie jest to nowa teoria. Tacy filozofowie jak Hans Georg Gadamer, Edmund Husserl i Martin Heidegger. Analizowali znaczenie języka i jego wpływ na nasze doświadczanie absolutnie wszystkiego. Uczucia, których doznajesz albo nie doznajesz, wynikają ze słów, jakimi się posługujesz. Te słowa są Twoim życiem, o czym najdobitniej świadczą Twoje regularne wypady do świata autosabotażu. Choć trudno sobie to uzmysłowić. Twoje emocje i twoje rozmowy są ze sobą realnie splecione, niczym para w tangu, rozkołysana i bez końca wirująca po parkiecie. Jako społeczeństwo coraz usilniej dążymy do kształtowania własnych emocji. Chcemy czuć więcej radości, więcej pewności siebie, więcej wszystkiego, ale nie zastanawiamy się nad tym, skąd biorą się te stany. Wydaje ci się, że masz beznadziejne życie, a tak naprawdę tkwisz w potrzasku przez swój wewnętrzny dialog, z którego przez większość czasu błogo nie zdajesz sobie nawet sprawy, bo toczy się w tle. W tej książce idziemy o krok dalej niż w Unfuck Yourself napraw się. Chcemy wreszcie odkryć Twój osobisty model dialogu wewnętrznego i dowiedzieć się, dlaczego pozostaje źródłem wszystkiego, z czego jesteś dziś niezadowolony w swoim życiu. Na co dzień poddajemy się nastrojom i emocjom płynącym z naszej wewnętrznej paplaniny, nie zastanawiając się w zasadzie nad jej prawdziwą treścią. Więc jeśli kiedykolwiek chciałeś zrozumieć, dlaczego mówisz do siebie w określony sposób, a dokładniej, co się kryje za tymi słowami, to czytaj dalej. Tylko nie myśl, że będę ci wciskał kity o pozytywnym myśleniu. Postawmy sprawę jasno. Nie każdemu, kto chce przezwyciężyć negatywne przekonania na własny temat, pomoże prosta zmiana dialogu wewnętrznego na hasła jestem wystarczająco dobry, jestem wystarczająco inteligentny, jestem godny miłości, albo uda mi się. Problem z takim podejściem polega na tym, że ignoruje szambo, w którym wciąż tkwisz. Nie możesz po prostu zacząć być inny, żeby odciąć się od cechy, która ci nie odpowiada. Nie da się pójść na skróty. To emocjonalny odpowiednik zamiatania martwych karaluchów pod dywan przed wizytą znajomych. No jasne, mieszkanie wygląda na czyste, ale w głębi duszy wiesz, że karaluchy nie zniknęły. W naszych umysłach dzieje się to samo. Kiedy zamiatamy niewygodną emocję pod mentalny dywan, i tak wiemy, że coś tam jest, coś bliższego prawdzie. Zachowujemy się tak, jakbyśmy okłamywali samych siebie, nie wierząc we własne kłamstwo. To zwykła ściema. Ta książka pozwoli ci zajrzeć pod ten dywan, odsłoni twoje ukryte karaluchy emocjonalne i uwolni cię od nich, żebyś zaczął żyć autentycznie zamiast udawać kogoś innego. Oczywiście, możesz zmienić swój stan psychiczny poprzez działanie, co omówiłem w pierwszej książce, ale wspólnym mianownikiem pozostaje język. Człowiek jest skonstruowany w taki sposób, że może czuć tylko jedną rzecz naraz. Nie da się być w tej samej chwili wściekłym i serdecznym, albo jedno, albo drugie. Nie możesz być równocześnie wielkoduszny i pełen urazy, obojętny i smutny. W określonym momencie zawsze jesteś w jednym i tylko jednym stanie. Zanim przejdziemy do rzeczy, odniosę się do komentarzy czytelników dotyczących poprzedniej książki. Niektórzy uznali, że za mało napisałem o sobie, no więc teraz to naprawię. Jestem Szkotem. Ze wszystkim, co się z tym wiąże, mocnym akcentem oraz upodobaniem do kiltów i kiepskiej pogody. Uwielbiam wzmacniać ludzi psychicznie to moje życiowe powołanie dawać innym coś, dzięki czemu zmienią swoje życie na lepsze. Ale nie będę ci powtarzał, że jesteś niesamowity, że twój czas jeszcze przyjdzie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Nie wierzę w to współczesne new age'owe Mambo-Jambo. Ja nie owijam w bawełnę, ale prawdę między oczy. To ty jesteś problemem i rozwiązaniem. Tak na marginesie, ktoś powiedział mi kiedyś, że nie wszyscy mnie lubią. No, odparowałem. Nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. Ale nie jestem też aż tak arogancki, żeby myśleć, że potrafię rozwikłać zagadkę, nad którą od zarania dziejów, przynajmniej o ile mi wiadomo, głowią się filozofowie, uczeni i inne wielkie umysły. Ja chcę pomóc jednemu człowiekowi. Tobie. To wszystko. Jeśli czytasz te słowa, myśląc o tym, jak odnoszą się do twojego męża, żony, ojca, szefa, kuzynki czy byłego partnera, to kompletnie nie skumałeś o co mi chodzi. Piszę dla ciebie i o tobie, kropka. A czym jest moja książka? No przede wszystkim krótkim, intensywnym wstrząsem dla twojego sposobu myślenia. Nie podam ci w niej żadnych odpowiedzi. Sam ich sobie udzielisz, zawsze tak jest. Ta książka ma działać jak katalizator. Znajdziesz w niej pytania i perspektywy, które obudzą w tobie coś nowego i pozwolą ci zmienić podejście do siebie. Sam musisz znaleźć w sobie inspirację, motywację, zapał i wszystko inne, czego szukasz w życiu. Tak było, jest i zawsze będzie. Jeśli chcesz żyć tak, jak tego pragniesz. Musisz przejąć odpowiedzialność za własne wybory, obecne i przyszłe. Ta książka to coś w rodzaju podróży, w której poznajesz samego siebie, zastanawiasz się nad sobą, a ostatecznie odkrywasz swoją prawdziwą naturę. Kiedy wreszcie zrozumiesz, kim jesteś, będziesz miał większą szansę na zmianę kierunku, w którym zmierza twoje życie. W książce przedstawiam swoją filozofię miejską. Nazywam ją filozofią, bo tym właśnie jest. To pewna perspektywa, sposób myślenia o tym, na czym polegają bycie człowiekiem, walka z zawiłościami życia, strachem i problemami oraz dążenie do szczęścia i sukcesu. Używam słowa miejska, bo tego co najważniejsze, nauczyłem się w dzieciństwie na czarno-białych ulicach Glasgow, gdzie obowiązywały proste zasady, a każda decyzja miała jasne konsekwencje. Sam stworzyłem ten model. Przeanalizowałem wiele dziedzin wiedzy i punktów widzenia, przestudiowałem teorie różnych filozofów, wybrałem z nich to, co miało dla mnie sens, i zacząłem drążyć. Posługuję się tą metodą w pracy z klientami i odkryłem, że kiedy ją stosują, kiedy docierają do swojej prawdziwej natury, która napędza ich działania, możliwa jest kolosalna zmiana. Ta książka pozwoli ci przyjrzeć się własnym mechanizmom i zrozumieć, w jaki sposób uprawiasz autosabotaż. Wyciągnie cię z grzęzawiska, w którym utknąłeś, żebyś wreszcie poczuł się wolny i rozprawił się ze sobą raz na zawsze. Możliwe, że najpierw poczujesz mętlik w głowie i opór. No to nic. Pamiętaj, że sporo z tego, co tu przeczytasz, może nie pasować do twojej wizji samego siebie. Jakby ci tu powiedzieć? O, o to właśnie chodzi. Tak jak w poprzedniej książce, i w tej używam przekleństw. W następnej też pewnie będą. Lubię przekleństwa. Wnoszą powiew życia w nużący krajobraz naszych codziennych rozmów. Jeśli nie wytrzymasz kilku nieparlamentarnych słów, to. No, już miałem poradzić, lepiej odłóż tę książkę, ale chrzanić to. Potrzebujesz usłyszeć to, co mam do powiedzenia, jeszcze bardziej niż większość ludzi. Zapnij pasy, czeka cię ostra jazda. Wyjaśnijmy sobie coś od razu. Chcę przekazać ci wiedzę, realną, autentyczną, przełomową wiedzę, której możesz użyć, żeby zastanowić się nad sobą i znaleźć drogę wyjścia z chaosu konsternacji i autodestrukcyjnych zachowań, w który się wpakowałeś. I nie chodzi mi tu o jałowe dywagacje, jakim oddajesz się w życiu codziennym, tankując samochód, albo robiąc sobie ulubioną kanapkę z bananem i bekonem, <laughs> serio? Tylko o celowy i świadomy namysł nad pewną koncepcją. Naprawdę myślisz wtedy, gdy twój aktualny paradygmat, czyli to wszystko, co wiesz, może zostać podważony i zakwestionowany. Takie myślenie nie jest łatwe. To coś w rodzaju mentalnego rozciągania, do którego dochodzi, gdy jesteś wreszcie zmuszony wziąć pod uwagę coś, no co wcześniej ignorowałeś, a w najlepszym razie uwzględniałeś tylko częściowo, a później pracować nad tym, żeby włączyć tę nową perspektywę do swojego życia. Takie myślenie zakłóca status quo. Prawdziwy przełom staje się możliwy wtedy, gdy powstrzymujesz automatyczne reakcje na wszystko, z czym konfrontuje cię życie. Niemiecki filozof Martin Heidegger napisał kiedyś Najbardziej zastanawiające w naszych dających do myślenia czasach jest to, że jeszcze nie myślimy. Bo ty nie myślisz. Tak uważam, poważnie. Nie piszę tego po to, żebyś zadławił się kolejnym potężnym łykiem cynamonowej, półkofeinowej, mrożonej latte XXL na odtłuszczonym mleku sojowym bez cukru, którą właśnie z siłą odkurzacza wciągasz przez rurkę. Bardzo niewiele czasu spędzamy na faktycznym myśleniu, które inspiruje nas do wprowadzania zmian w swoim życiu. Nie. Przewijanie motywacyjnych cytatów na Instagramie się nie liczy. Czytając tę książkę, zaczniesz myśleć w sposób, który pomoże ci zrozumieć samego siebie Co z tym później zrobisz? U, to już twoja decyzja, ale nie radzę poprzestawać na myśleniu Mógłbyś na przykład, no sam nie wiem e, Zmienić swoje pieprzone życie albo coś w tym stylu Ale nic nie dzieje się samo z siebie To twoje życie i to ty musisz nad nim popracować To ty zdecydujesz, czemu poświęcić ten czas Możesz kwestionować moje słowa, albo wykorzystać je, żeby kwestionować swoje zachowania. Każda z tych opcji da inny rezultat. Nie trzeba geniusza, żeby zgadnąć, która może wnieść zmiany w twoje życie, a która sprawi, że będziesz kręcić się w kółko. Na początku musisz się obudzić. W życiu codziennym najczęściej działasz na autopilocie. To dlatego nie przegapiasz swojego zjazdu w drodze do pracy albo do domu, dlatego za każdym razem tak samo wkładasz spodnie, buty czy marynarkę, szczotkujesz zęby w określony sposób i ogólnie radzisz sobie z życiem. Robisz to mechanicznie. Twoja czujność jest uśpiona. Nie jesteś świadomy własnego potencjału, nie wiesz, co rozpala twoją wyobraźnię, nie angażujesz się w twórcze działania, które nadają życiu sens. Myślisz, że żyjesz na jawie, ale w rzeczywistości śpisz. Być może obudzisz się pod koniec swojej egzystencji, ale wtedy pewnie będzie już za późno. Uświadom sobie przynajmniej to. Możliwe, że czytając tę książkę w pewnych momentach będziesz musiał szarpnąć za łańcuch i zerwać się z kotwicy swoich obecnych poglądów. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Śmiało. Mała wskazówka: od czasu do czasu zastanów się, jak korzystasz z tej książki. Sprawdź, jak ci idzie. Radzę podzielić ten proces na części. Daj sobie czas na oswojenie się z moimi sugestiami. Warto się czasem wynurzać na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrza. W końcu pracujemy z Twoją skłonnością do autosabotażu. Na kolejnych stronach nie czeka nas radosny spacer przez bujne łąki twoich najskrytszych marzeń. Będziemy raczej brnąć przez dziesiątki lat niechcianych konfliktów, niespełnionych chęci i ciągłego sabotowania wszystkiego, co dobre w twoim życiu. Możliwe, że poczujesz pewien dyskomfort. Niektórym ta książka przyniesie wiele złych wiadomości. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie znajdziesz tu jednorożców, stanów euforii, ani nawet szczególnie życzliwego słuchacza. Na to wszystko jest czas i miejsce, ale nie teraz i nie tu. Takie są fakty. Ale jedno mogę ci obiecać. Jeśli dotrwasz do końca, przemyślisz, co trzeba, odkryjesz swoje podświadome motywacje oraz zastosujesz zasady i pomysły z tej książki, zaczniesz rozumieć się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej i zyskasz to, Czego potrzebujesz, żeby wreszcie upomnieć się o swoje życie. Cykl autosabotażu można przerwać. Bierzmy się do roboty, okej. Okay? Rozdział drugi. Autosabotażem przez życie. Nic nie szkodzi nam bardziej niż pragnienie, żeby mieć rację. Co mam właściwie na myśli, kiedy mówię o autosabotażu? W słowniku Merriam-Webster's Collegiate Dictionary sabotaż zdefiniowany jest jako: Destrukcyjne albo obstrukcyjne działanie prowadzone przez cywila lub wrogiego agenta, żeby zakłócić wysiłek wojenny narodu. Albo: A. Czynność lub proces, które mają wyrządzić szkodę lub utrudnić działanie. B. Celowa działalność wywrotowa. Jednak w twoim przypadku sabotażu nie dopuszcza się wrogi agent, prawda? Hmm, chyba że to ty sam nim jesteś. Nam chodzi o sabotaż, który prowadzimy przeciwko sobie samym. Może on zniszczyć wszystko, co dobre w naszym życiu i faktycznie jest celową działalnością wywrotową, celową w każdym celu. Kiedy przypomnisz sobie ludzi, którzy przewinęli się przez zatęchłe korytarze Twojego życia, pewnie bez trudu podasz przykłady autosabotażu. Błędy innych zawsze znacznie łatwiej dostrzec niż własne. Może przyszedł ci na myśl wujek, który walczył z uzależnieniem od narkotyków lub z alkoholizmem, uwięziony w cyklu autodestrukcji, z którego nie potrafił się wydostać? No, albo dawny przyjaciel, który stracił całe oszczędności, dom, a nawet rodzinę, uginając się pod ciężarem długów hazardowych? Do tej samej kategorii zalicza się twój brat, który pochłania tony kiepskiego żarcia i traci kontrolę nad wagą do tego stopnia, że zagraża to jego życiu. Albo siostrzeniec, który mieszka z rodzicami, chociaż stuknęła mu dwudziestka, trzydziestka czy czterdziestka, zamiast wziąć odpowiedzialność za własne życie, osiągnięcia i własny rozwój, wybiera cyfrową ucieczkę w świat gier komputerowych i pornografii. Słuchaj, może część z tych rzeczy dotyczy również ciebie. To oczywiste przykłady autosabotażu. A co z tymi mniej oczywistymi? Może czytasz te słowa i dochodzisz do wniosku, że nie jest z tobą wcale tak źle? No jasne, no, masz swoje wady i słabości. Chciałbyś lepiej sobie radzić w pracy, znaleźć dobrego partnera albo pozbyć się tej odrobiny zbędnego ciała w załamku nad lewą kostką. Okej, okay, tak naprawdę chodzi o ten gąbczasty tłuszczyk, który zwisa ci z bebecha jak spanikowana kałamarnica, ale próbuje być miły. Myślisz o tym, żeby więcej czytać, rzadziej oglądać telewizję, albo popracować nad kondycją. No ale przecież twojego zachowania nie da się porównać z tamtymi przejawami autodestrukcji, prawda? No, rzecz w tym, że sabotaż, o którym mówię, nie ogranicza się wyłącznie do tych rażących przykładów. To proces, który zachodzi na wiele drobnych sposobów przez cały dzień, każdy z nas go uprawia i to w zasadzie bez przerwy. Może chodzić o coś tak prostego jak włączanie drzemki na budziku przez cały poranek albo przychodzenie odrobinę za późno na wszystkie umówione spotkania. Nie spóźniasz się na tyle, żeby mieć poważne problemy, ale i tak pośpiesznie wybiegasz z domu w niezasznurowanych butach i docierasz na miejsce pięć albo dziesięć minut później, niż byś chciał. Czasem oznacza to, że nie jesz śniadania, zamiast tego sięgając po baton czekoladowy. A może odkładasz wszystkie obowiązki na ostatnią chwilę, ale ponieważ zawsze jakimś cudem udaje ci się zdążyć, nie przejmujesz się zanadto swoją prokrastynacją. Po prostu żyjesz na krawędzi, co? No i jak ci się to sprawdza? W twoich relacjach pewnie też udałoby się znaleźć przykłady autodestrukcyjnych zachowań. Pomyśl, ile razy kłócisz się o bzdury. Za długo chowasz urazę, ukrywasz prawdziwe emocje, zbyt ostro osądzasz siebie i innych. A może po prostu nie dzwonisz do mamy, taty lub przyjaciół tak często, jak powinieneś? Myślisz, że to nie jest autosabotaż? Powiedzmy to sobie wprost. Wszystkie te działania z czasem osłabiają więzi międzyludzkie, podkopują i niszczą zdrowe relacje z tymi, na których najbardziej nam zależy czasem do tego stopnia, że te relacje obumierają. Odcinamy się od ludzi, którzy są dla nas najważniejsi i czujemy się usprawiedliwieni, tak, czujemy, że mamy do tego pełne prawo, nic nie szkodzi nam bardziej niż pragnienie, żeby mieć rację. Jak można nie uznać tego za akt autosabotażu? Na drugim końcu tej skali znajdują się ludzie, którzy zdradzają partnera albo nagle go porzucają. Próbując w ten pokrętny sposób ochronić się przed przyszłym cierpieniem. Inni stają się obsesyjnie zazdrośni o wyimaginowane romanse, tworząc rozdźwięk i dystans, które zabijają bliskość. Może jesteś jedną z tych osób? Jak sprawdza się ta metoda w twoim życiu? Istnieje coś takiego jak samospełniająca się przepowiednia? Chociaż nie jest ona tak tajemniczym i fascynującym zjawiskiem, jak głoszą niektóre książki, czasem polega po prostu na rozwalaniu naszych relacji z innymi. W dziedzinie zdrowia autosabotaż może oznaczać, że jemy niewłaściwe rzeczy o niewłaściwych porach, ciągle odkładamy trening na później, albo zasłaniamy się przyziemnymi szczegółami codziennego życia, żeby usprawiedliwić swoją bierność. Szukamy pretekstów, by pozwolić sobie na tylko tego jednego papierosa, tylko ten jeden kieliszek wina czy kawałek sernika, po którym rzecz jasna sięgamy po następny. Odpuścić sobie wizytę u lekarza albo zwyczajnie zaniedbywać swoje ciało i ignorować wysyłane przez nie sygnały. Powtarzam, tu nie chodzi o skrajności. Przejawy autosabotażu często bywają tak subtelne, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, co i dlaczego robimy. A nawet jeśli mamy świadomość, że stanowią problem, nie rozumiemy, iż są częścią szerszego wzorca zachowań, który prowadzi nas w przewidywalnym kierunku. To wzorzec, przez który tkwisz uwikłany w swoje dotychczasowe życie. To nic takiego, że raz nie pójdziesz do dentysty albo weźmiesz dokładkę ciasta czekoladowego, prawda? No, nieprawda. A co, jeśli takie zachowanie stanowi element ogólnego scenariusza twojego życia? I to takiego, w który nie zostałeś wtajemniczony, przynajmniej świadomie? Widzisz, ten cały autosabotaż to symptom poważniejszego problemu, który wpływa na wszystkie dziedziny twojego życia. Nie bez powodu tak niewielu ludzi wydostaje się z pułapki własnego umysłu. Codzienność w tej pułapce często wydaje się całkiem przyjemna. Ale gdy cofniesz się o krok albo o dwadzieścia kroków, zmienisz zdanie. Trudno się dziwić, że twoje wielkie marzenia wydają się niemal nierealne, skoro tak trudno ci wstać rano z łóżka. Ty tak serio? Z jednej strony mówisz, że chcesz napisać książkę, założyć firmę albo wrócić na studia, z drugiej wykorzystujesz cały swój potencjał, by osiągnąć tak wzniosły cel, jak zerwanie się na równe nogi po pierwszym sygnale budzika albo odrobinę częstsze odlepienie wzroku od ekranu telefonu. Ale zastanów się. Czy gdybyś naprawdę chciał rozwijać karierę, marnowałbyś energię na tak idiotyczne sprawy, jak zmagania z budzikiem? dlaczego zaprzątasz sobie głowę takimi pierdołami, zamiast zająć się pomysłami i działaniami, dzięki którym przeniesiesz góry, naprawdę coś osiągniesz i odnajdziesz sens w życiu? Gdybyś rzeczywiście marzył o wielkiej miłości, to po jaką cholerę miałbyś do upadłego, czepiać się każdego związku, aż ten rozpadnie się na twoich oczach? Gdybyś naprawdę chciał być zdrowszy i zrzucić kilka kilogramów, po co miałbyś unikać w tak banalny sposób zmian, na których podobno ci zależy? Jeśli naprawdę chcesz mieć niezwykłe życie, nie możesz trzymać się swoich zwykłych reakcji. Musisz obudzić w sobie głód rozwoju i dążenia do wielkości właśnie w tych chwilach, gdy korci cię, żeby znów pójść po linii najmniejszego oporu. A apetytu na zmianę nie wyzwoli żaden magiczny eliksir. Nie chodzi o konkretne uczucie czy nastawienie. To raczej podejście w stylu mam dość olewania pewnych obszarów mojego życia. Jeśli to zdanie ci dołuje, szukaj dalej. Znajdź słowa, które dają ci siłę i inspirację. Trudno jest przyznać się do problemów przed samym sobą, ale to niezawodny sposób, żeby wyzwolić się z pułapki podświadomego autosabotażu. Wyzwanie polega na tym, że jesteś równocześnie oszustem i ofiarą oszustwa.